9 KW załączone, można pracować. Taki sprzęcik KTM EXC450 2014 rok. Proszę ja was, czyli to samo co moja maszynka. Tylko moja maszynka jest Six Days Argentina, tu mamy zwykłą wersję. Może jak coś się tam dowiem więcej, to wam nagram odcinek, czym one się różnią, jakieś porównanie. Zobaczymy, ale fajnie, że do mnie trafił, bo zobaczcie, 300 godzin na liczniku. Pali ładnie, nie kopci. Dosyć ciekawa z nim historia jest, już dokładnie nie pamiętam, bo to tyle tych sprzętów się ma, ale podobno 250 godzin tam nic nie było ruszane. Później był tylko tłok zmieniony. No i teraz jest pod 300, tylko historia taka jest, że właściciel go sprzedał, później wrócił do niego, no i ktoś tam inny ten tłok zmieniał. Ale tak czy tak, no na pewno długowica, 300 godzin jeszcze nietykana. Właściciel odkupił maszynę, no i przywiózł tak, żebym kurn na pełny bak jest. Kupił i odkupił tak jakby jeszcze raz tą maszynę. No i chcę, żebym sprawdził, czy jest faktycznie ten tłok zmieniony, bo ma podobno wątpliwości. Także pewnie przemierzymy cylinderek. No i ciekawe, no bo moja maszyna ma 60 godzin teraz, także długa droga przede mną. A średnio EXC myślę, na swoim tak samo, myślę, że korba, no około 400 godzin możemy sobie śmigać. Po drodze około 200 wymienimy tłok. Tak jak jeśli chodzi o mojego. Także mówię, długa droga przede mną. O, wydaszek wam pokażę. Co najlepsze, to nie jest FMF podobno, tylko oryginalny. Ktoś gdzieś przerabia, okleja folią, okleja takim karbonem. No i tu ten otwór jest powiększony, także on ma bardziej taki basowy dźwięk. Dosyć fajnie to chodzi, nie powiem. Nawet taka sama gumowa osłonka jak moja, to zawsze się tam ten wydech tak nie rysuje. Ja sobie jeszcze paski zamówiłem do wyciągania na razie na siedzenie. No i naprzód też będę musiał sobie. No można to zrobić, poskręcać śrubami, ale tu jest nawet chyba przełożone w koło. No ale zamówiłem sobie taki, jak ma być, będzie to fajnie wyglądać. Dobra, bez owijania zrobimy tak jak z tym kładziszem. Rozbiorę plastiki, wydech ściągnę, płyn chłodniczy spuszczę i będziemy silnik sobie już otwierać razem. Także motocykl w górę. No i działam. No i cyk. KTM porozbierany. No trochę więcej zabawy jest niż z krosówką. Trochę więcej kabli, wydeszek. Jest problem, żeby ściągnąć, bo amortyzator blokuje, a rura aż dotąd idzie. Ale myślę, że to też nie będzie potrzeby. Tu gaźnik mam, gaźnik. Wtrysk mam wypięty. Wszystkie przewody, co się dało. Tu przewody chłodnicze trzeba wyciągać, no bo ciasno, jest ciasno, świece wykręciłem. Tak na szybko pokażę zaworki. Już wam mówię, 12, 17 i 10, 15 na ssący. No to mamy ssące 10, 15. Weźmiemy sobie 13 i 13 nam, no niestety, ale nie wchodzi. Bardzo z dużą siłą trzeba. No, ale jest duży problem, a dziesiąteczka. O, fajnie wchodzi. Nawet bym powiedział troszkę, o, tutaj luźno. Więc mamy w punkt ssące. A wydechowe, jak to ja mówiłem, 12-17 chyba, nie? Tak jest. 12-17, więc weźmiemy sobie 15. 15 tu nam, nie wiem czy, co tam widać. A chwila, mam nową lampkę z Philipsa. Zaraz wam rozjaśnię temat. Proszę bardzo. Widać, że fachowiec. O, mamy 18. Nie wejdzie. O, tu weszło, ale o kurna, nie wyciągnę teraz. I mamy 15. O właśnie, to tak ma wyglądać. I tu mamy też 15.
No i tu ciężko, tu przypuszczam z 14, więc zaworki ideolo są ustawione, no ale maszyna paliła, co się dziwić. Fajna lampka, nie? Kurde. Także druga rzecz, teraz przynajmniej wszystko widzicie, a nie tak po ciemku. Tu jest kropeczka, moment, przygotuję się do tego. Tu mamy kropeczkę i tu mamy kropeczkę. I kolejna rzecz to jest, tu jest śruba z podkładką, to jest blokada, tak jakby możemy sobie wał do góry, wał, no, tłoka w górnym punkcie zablokować, wkręcając tą śrubę bez podkładki. Także co? Rozrządzik może sobie sprawdzimy od razu. Dziesiąteczka. O kurde. Jednak co KTM, to KTM, kurwa. 300 godzin się jeździ. No i tu już jest fajny napinacz w tych EXC, nie jak w SXF-ach mieliśmy. No te hydrauliczne, nie? A w tych mamy, że mimo że tą sprężynę teraz wykręciłem, to on się cały czas trzyma, nie? Można by tak jeździć jeszcze. Mamy te zapadki, czyli teraz nic by się nie stało, jakbyśmy odpalili, bo zapadka go trzyma. No ale co wam będę gadał, zaraz wam pokażę. Także to jest super sprawa. U mnie jest ten sam. Także kolejna rzecz na plus. Ciekawe jak rozrząd, no bo 300 godzin na rozrząd to też już dużo. Zaraz się okaże. No, o kurde, tu już go nie dopinało chyba. Chociaż nie, bo on teraz jest zluzowany. Dobrze, przecież wykręciłem tą śrubkę. Jakbym nie wykręcił tej sprężynki, to on by się teraz wysuwał nam z automatu, nie? A przez to, że ten, że jest wykręcona, to będziemy widzieć, ile ząbków tam jeszcze nam zostało. Gruby łańcuszek też. Fajny. Tu tak na wadze nie oszczędzają. Teraz gadałem z takim gościem, co też miał 2013 rok i mówi, że 700 godzin zrobił na korbie. Tłoka tylko po drodze zmienił. Ładny wynik, nie? Tylko mówi, no dbanie na maksa było. Czyszczenie, filtry, oleje, no to był. Mówi, że jest dosyć na te sprawy taki wyczulony. Dobra, zobaczymy. Ile tu mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć ząbków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dziewięć. Dziewięć na sześć. O. No to ładnie jeszcze. Jeszcze miał tam na ciągu. Spoko, spoko. Porządna maszyna. I pamiętajmy, że to ma 300 godzin wszystko. Ciekawe, czy łańcuszek się będzie łamał? Bo to już był standard ostatnio, co rozbierałem, to łańcuszek się giął. Także co, teraz byśmy musieli sobie te popychacze pościągać. Tu mamy cztery śrubki i tam mamy z boku, a zresztą no, pokażę wam może jak to wygląda. To sobie później ogarnę. Walizkę sobie ostatnio umyłem, bo czarna była. Kiedyś na deszczu zostawiłem, zawiało ją. Trzeba było umyć. Tu tak to wygląda, tu mamy takie zaślepki z o-ringiem. Dobra, może nową tackę sobie weźmiemy już na te rzeczy. Już braknie mi tacek, bo jeszcze dzisiaj kłada mam dostać jednego do roboty. Ale to będziemy myśleć później. No ładnie. Nie, to jest klej, już myślałem, że gwint. Na kleju były. Dobra, i dziesiąteczka. Powiem wam, że na razie mi się podoba ten KTM na ten przebieg. Małe cięcie zrobiłem, bo właściciel dzwonił przed chwilką, że jeszcze wymieniamy olej w lagach i uszczelniacze. Czyli nie ciekną, ale wymieniamy. Podobnie jak u mnie. U mnie też nie ciekły, ale sobie wymieniłem, bo nie wiadomo ile tam olej może mógł już mieć. Także pochwalam takie coś.
Pochwalam. Z reguły każdy czeka jak pociece. No, popychacz bardzo ładny. To jest właśnie to. Częste zmiany oleju, dbanie o sprzęt i wszystko chodzi. Tu też kleju nawalone, o. Będzie wszystko trzeba ładnie przemyć. No, tu dajemy jakąś sobie śrubkę i nam wychodzi wszystko. Dobra, kręcę drugą stronę. Kawałek takiej ósemeczki, czy tam szósteczki. I hops. Tutaj też spoko. Wszystko. Tu mamy ósemeczkę, kluczyk. Taką blaszkę i wałek nam wtedy sobie wychodzi. O kurde. Ktoś lubił klej dawać wszędzie, bo wszędzie jest dany klej. Ciekawe, czy na szpilkach też. Hops. No i tym sposobem nam wałeczek schodzi. Chcemy zrzucić łańcuszek. Spoko, bardzo budowa. Kurde, ale ciężki łańcuszek. Powiem wam, że czuć w rękach. No i nawet nie wygląda, żeby się łamał. Wszystko proste. Dobra, do środka go wrzucimy. Kurde, no ciekawe. No bo tak jak mówię, tłok podobno był zmieniany, ale właściciel nie jest przekonany na 100%. Dlatego chciał to wszystko ściągać. Czyli co, imbusik teraz. Jakiś gruby. Zobaczymy, jak nam głowica pójdzie, kurwa. Mam nadzieję, że ktoś tu z klejem nie szalał. Na razie lekko sobie zluzujemy. Każdą leciutko szpileczkę sobie popuścimy. Fajnie też, że spoko jest dostęp, bo możemy sobie dużym podejść. Ja maszkę rozbierałem ostatnio, to kurde, nie mogłem nic tam wykombinować, żeby podejść do szpilki. Kładki od razu. No i dobra, szpilki mamy podkręcane. Kabelek jakiś sobie damy od czujnika. O. I powinno nam zejść wszystko. Głowica i cylinder. Dobrze, żeby... O właśnie. Dobrze, żeby sama głowica poszła na razie. Łańcuszek trochę w górę, żeby ślizgi mogły się cofnąć. Kurde, bajka. Tłok mamy już, widzę, że proxa, także coś było zmieniane. Możliwe, że... O kurde, poprzednik nie kłamał. Wszystko w miarę ciasno. Lekko coś tu przytarcie widać jakieś. Tutaj, ale... Pod paluszkiem nie czuć nawet. Szczelka i tak poleci nowa. Na starych nie składam. I co, korba? Nie, no inaczej nie będzie. Korba oryginał. Jak zawsze jakaś szmatka.
do silnika. Tłok wygląda na zmieniany, ale przemierzymy oczywiście, bo trzeba, jak już rozebrane. Dobra, mamy zabezpieczonko. O kurde, bardzo ciężko gdzieś stworzeń wylazł. Ale też ładny jest. No i dobra, taka to rozbiórka. Korba, oryginał. Wszystko w miarę wygląda ładnie. Ja sobie to ogarnę, wszystko pomierzę, zmierzę tłoka. I zobaczymy. Jeszcze się włączę, jak sobie trochę podoczyszczam to wszystko. Także widzimy się za chwilę. Dobra, jeszcze tak wam na szybko pokażę. 16, 18, 19 stopni. Proszę, prawie idealnie. Jedna setka taka wychodzi. Nawet nie. No właśnie, jedna setka, co ja mówię. 95. Nie powiedziałem wam nawet, ile ma być. 94, 95. Wszystko sobie ładnie z nagaru wyczyściłem. 64-32B Proxik. Dobra, a cylinderek powiem wam tak. Wychodzą dwie sety równo, o. Miejscami troszkę ponad. Dwie i pół ton. Czyli no cylinderek. Tłok może mieć faktycznie tak, jak tam był wymieniany, bez selekcja. Trochę już przechodził też. Ale tu bym założył selekcję C. No na tym też będzie chodzić jeszcze. No wiadomo, że krócej, ale będzie chodzić, nie? C by trochę lepiej tu pasowało na te dwie setki. Troszkę nawet ponad. Jakbym jeszcze teraz przehonował, ładnie zebrać ten nagar, to całe przytarcie lekkie. By jeszcze maszyna na pewno polatała. No ale to zobaczymy jeszcze, jak właściciel sobie tam zdecyduje. No i dobra, to tyle. Jak będziemy sobie składać, to tam dam znaka i oczywiście będzie ze składania osobny odcinek. I może jeszcze z lak, jeśli właściciel się zdecyduje. Także na razie w tym odcinku to wszystko. Widzimy się przy składaniu.